U nas się wszystko negocjuje, nic się nie daje, wszystko się negocjuje. Także weszliście w fazę, w której będziecie wszystko negocjowali codziennie i zawsze. I to już, dopóki będziecie w Unii Europejskiej, wszystko jest negocjowalne i wszystko jest negocjowane. I to jest fakt, że nawet jak my tu jesteśmy, to jeżeli by tutaj był ktoś, kto przenosi informacje do któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej czy do jakichś instytucji europejskich, to co ja mówię, to jest w jakimś sensie już informacja, czy my akceptujemy, czy nie akceptujemy, prawda? To w zależności od kim ja mówię, ale można się wsłuchiwać, to już się jakiś, można przez media, przez wypowiedź w mediach, nieraz jesteśmy zmuszeni, żeby Sejm nas prosił, posłowie w interpelacjach, żebyśmy powiedzieli, jak będzie. No, odpowiadając, upubliczniamy swoje stanowisko, zanim jeszcze powinniśmy, prawda? Bo wszystko jest do negocjowania na odpowiednich warunkach, chociaż jawność jest duża. Jawność jest duża i to nie jest nic złego. Wszyscy znają swoje warunki, ale każdy musi powiedzieć, jak daleko może się cofnąć, bo trzeba szukać kompromisu. To jest gra. To jest gra. Ja myślę, że kończąc, to bym wspomniał tylko o tym, że ja uważam, że w naszym członkostwie jest kilka takich strategii potrzebnych. Niektóre jakoś się już ukształtowały, niektóre wymagają ukształtowania. Jedna to strategia biorcy netto, bo mamy dostęp bardzo szeroki do funduszy strukturalnych i do funduszy rolnych. Jesteśmy największym beneficjentem funduszy z budżetu Unii Europejskiej, de facto, jeśli chodzi o kwoty i umiejętne przyjmowanie pieniędzy nie jest grzechem. To jest wręcz obowiązek. To jest wstydem, jeśli jakieś państwo nie umie zaabsorbować środków. My się w tej chwili mieścimy w pierwszej dziesiątce krajów pod względem stopnia przyjmowania w odpowiednim czasie pieniędzy, z tym, że pod względem kwoty jesteśmy absolutnie na pierwszym miejscu. A pod względem tempa absorbowania, to oczywiście że ze względu na skalę, to nie jesteśmy pierwsi, ale w pierwszej dziesiątce jesteśmy. Także pod tym względem nie ma wątpliwości. Znam tą sprawę absolutnie na dzień dzisiejszy, jak to jest. Drugie, to jest kwestia, jak tą lukę rozwojową pokonywać. Jak przybliżać się do najbogatszych krajów. Trochę kryzys spowodował zamieszanie wśród państw członkowskich. Potrzebna jest strategia wzrostu stałego, rozwoju, można powiedzieć realnej konwergencji. Jak połączyć się z tym organizmem gospodarczym i politycznym i społecznym, żebyśmy nie byli jako ci gorsi, prawda? I pod względem warunków życia, pod względem płacy, pod względem wydajności, no i pod względem PKB na głowę mieszkańca ostatecznie. Następna kwestia, która nas kręci oczywiście, to być liderem, to znaczy reprezentować więcej niż tylko samego siebie, mieć wpływ na los Europy Środkowej i Wschodniej, prezentować jakieś swoje interesy skutecznie, to mamy, powinniśmy zabiegać o to, żeby być liderem, choć to nie jest łatwe wśród małych państw, które mają kompleksy. Wreszcie strategia kształtowania Unii Europejskiej. Jak wpływać na bieg spraw samej Unii Europejskiej? No tutaj mamy kilka udanych przedsięwzięć. Najważniejsze to, żeśmy wprowadzili na agendę Unii Europejskiej Partnerstwo Wschodnie. To można powiedzieć, przeforsowaliśmy coś, co jest zgodne z naszą polityką i Unia przyjęła to już jako swoje przedsięwzięcie, które jest w trakcie realizacji. No i wreszcie bezpieczeństwa to rzecz oczywista, że bezpieczeństwo jest ponad tym, chociaż Unia nie jest głównym gwarantem naszego bezpieczeństwa, ale jednym z tak. No, ta nierówność, ta luka rozwojowa to w swoim czasie, kiedyś w latach 90. w Muzeum Karykatury na Koziej była taka wystawa rysunków, gdzie jeden z nich to był zatytułowany Przejście graniczne, wersja optymistyczna. Przejście graniczne to wtedy między Polską a Niemcami, prawda? Jak z różnych poziomów. To stamtąd spadają wszystko i odpady, śmieci na przykład kupowane przez polskie gminy w zachodniej Polsce, prawda? I stare samochody przywożone przez laweciarzy, którzy mówią, to są nasze miejsca pracy, to jest biznes, to się opłaca. Mówię to studentom, że jestem przeciwny temu, ale student mi mówi, przepraszam bardzo, ale mnie nie stać na nowy samochód i ja chcę kupić właśnie używany samochód zachodni. Ja mówię tak, tylko że tamci się pozbywają tego złomu, a my go przyjmujemy i potem będziemy go musieli utylizować, prawda? To jest kwestia wyboru. Pan ma prawo chcieć taki samochód, ale od rządu bym wymagał, żeby zrobił wszystko, żebyśmy kupowali nowe samochody, prawda? I tak dalej. Kto z kolei w tamtą stronę, a przedostają się ci, którzy po tej drabinie potrafią się wspiąć. Ryzykanci, ci, którzy nie mają nic do stracenia, dobrze wykształceni oczywiście, czyli drenaż mózgu i tak dalej. No także ta nierówność zawsze generuje kłopoty. Najlepiej było, żeby było równo. Myślę, że jesteśmy na drodze do wyrównywania tych różnic.
W międzyczasie zdarzały nam się różne rzeczy, na przykład takie hasło Nice albo śmierć, czyli wszystko albo nic. Takie metody w Unii Europejskiej moim zdaniem są błędne. Trzeba zawsze negocjować, zawsze z uśmiechem i zawsze z pewnością, że się wynegocjuje, nawet jeśli się nie wynegocjuje, prawda? A nie tak, że wszystko albo nic, bo nie mogliśmy, śmierć nam wcale nie podchodziła. Tak. Ja bym tak podsumował: Polska silna w motywacjach, słaba ekonomicznie, zbyt mała, by być graczem i kreatorem, zbyt duża, żeby siedzieć cicho. Nie ma, znaczy takie jakby skrajne oceny mojej w tej sprawie. No i wreszcie to, co nadzoruje pani dyrektor Kudlińska ze swoim zespołem, to stałe monitorowanie poparcia dla członkostwa w Unii Europejskiej. Na dzień dzisiejszy ono jest na poziomie 78% poparcie dla członkostwa w polskim społeczeństwie. Nie jest to naciągana wielkość, bo monitorowana regularnie i w różnym czasie to się tak kształtowało. Mieliśmy bardzo wysokie na początku lat 90. Potem był spadek tutaj żeśmy tą po tej Nicei, żeśmy właśnie tutaj, jak było zagrożenie upadkiem Nicei, to mocne zmiany następowały. Pod koniec negocjacji i na początku, przed członkostwem. I to wszystko.